Nie ulega wątpliwości, że w życiu zdarzają się takie sytuacje, które nas zaskakują. Do tego stopnia potrafią nas zaskoczyć, że nie spodziewamy się tego, co ze sobą niosą te sytuacje w ogóle. Niczego się nie spodziewamy. Czasami mamy jakieś przeczucie, że coś może się zdarzyć, coś przewidujemy, nawet potrafimy przewidywać nieszczęścia i zabezpieczać się przed nimi, ale chyba tym, co najbardziej charakterystyczne dla tych nieszczęść, które nas rzeczywiście dotykają, jest to, że są całkowicie niespodziewane. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Kiedy zdarza się niespodzianka, która jest miła, wszystko jest okej. Przed miłymi niespodziankami nikt się nie zabezpiecza. Wręcz przeciwnie, gdzieś podświadomie mówimy sobie, no może los da nam jakiegoś bonusa, może pozwoli nam ucieszyć się czymś, co niespodziewane, niezasłużone. Ale kiedy przychodzą niespodzianki niemiłe, przykre, wówczas reagujemy zupełnie inaczej. Tych nie chcemy, tych nie oczekujemy w żaden sposób, nawet podświadomy. A dzisiaj Pan Jezus mówi: uważajcie na siebie, żeby dzień was nie zaskoczył jak potrzask. Czyli ostrzega nas przed czymś i mówi: spróbujcie się przygotować na pewien rodzaj niespodzianek, wcale niekoniecznie przykrych. Spróbujcie przygotować się na niespodziankę, jako coś, co będzie najważniejsze w waszym życiu. O jakiej niespodziance Pan Jezus mówi? Tą niespodzianką będzie koniec świata. Tak czy inaczej, niespodzianką będzie. Sam w sobie jest informacją, którą znamy z tej czy innej religii, od tych czy innych oszołomów. Oni mówią: idzie koniec świata, na niejednej Babiej Górze już się ludzie zbierali, przekonani o tym, że będzie koniec świata. No i Pan Jezus też mówi: będzie koniec świata, przygotujcie się na to. Czy potrafimy swoją duszę przygotować do czegoś takiego jak koniec świata? No, zadanie wydaje się trudne. Pan Jezus daje jedną bardzo ważną podpowiedź. Mówi po prostu: znamy to i może w naszych uszach brzmi to strasznie paździerzowo, strasznie zwyczajnie, strasznie przaśnie. Pan Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się. Uważajcie na siebie, żeby wasze serca nie były ociężałe od pijaństwa, obżarstwa i tego typu praktyk. Spróbujcie zbudować w swoim wnętrzu umiejętność, którą nazywa się czuwaniem. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I to jest początek Adwentu. Adwentu, który mówi nam o pewnej ludzkiej umiejętności, która pozwala zmierzyć się z niespodzianką. Niespodzianką, którą nazwałem najtrudniejszą w życiu, którą jest koniec świata. Czy to będzie mały koniec świata w postaci mojej własnej śmierci, czy to będzie koniec świata jako dzień, który zakończy istnienie tej rzeczywistości, w której żyjemy? Czy to jest takie ważne? Czy to nas powinno nadmiernie interesować? Niekoniecznie. Bardziej powinno nas interesować to, czy potrafimy przygotować się na to, co jest kresem. Niespodzianki są czymś w życiu koniecznym. Nie da się pomyśleć życia, w którym
niespodzianki nie występują, które jest ich pozbawione. No sęk w tym, że część tych niespodzianek sprawia nam trudność. I taką trudność sprawia nam informacja o końcu świata. Możemy ją zignorować. Możemy powiedzieć, nie obchodzą mnie takie bzdety. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Czy to usuwa z naszego życia kwestię spotkania się z własnym kresem? No niekoniecznie. Czy da się pomyśleć życie, które jest pozbawione jakiejkolwiek refleksji o własnym kresie? Teoretycznie pewnie tak. Teoretycznie pewnie można sobie wyobrazić, że ktoś tak wyprze informację o tym, że kiedyś jego życie osiągnie kres i całe życie nie będzie o tym myślał. W praktyce, jak sądzę, niekoniecznie jest to możliwe. Umieć spotkać się z prostą informacją, która jest oczywista, jak amen w pacierzu. Mam swój kres i ustosunkować się do tego kresu. Udzielić jakiejkolwiek, najlepiej świadomej, odpowiedzi na pytanie o to, co to znaczy, że moje życie ma kres. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej prostej, przaśnej podpowiedzi Pana Jezusa. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Czy religia jest czymś bardzo skomplikowanym? Czy wiara w Pana Boga jest czymś tak, aż tak trudnym, że powinni się nią zajmować tylko nieliczni? Nie. Te podpowiedzi Pana Jezusa świadczą o tym, że to jest proste. Dlatego jest tak trudne, bo jest tak proste, tak oczywiste, jak to, że nasze ciało ma swój ciężar i kiedy jesteśmy obciążeni dodatkowo tym, co wpadnie do naszego żołądka, to przestajemy myśleć. Nie chce nam się myśleć. Kiedy wlejemy w siebie za dużo płynów wyskokowych, to zaczynamy głupio myśleć. To wszystko prawda, przaśna, zwyczajna prawda o nas. I Pan Jezus mówi, proste zasady. Proste zasady prowadzą do tego, aby nauczyć się, czy też lepiej powiedzieć, przygotować się na dzień, w którym osiągnę swój kres. Dzisiaj to absolutnie niepopularne. Dzisiaj ludzie nie przygotowują się na swoją śmierć. Dzisiaj ludzie całe życie chcą przeżyć bez presji pytania, jakie stawia nam kwestia naszego własnego kresu. I mądrzy powiedzą, jest to ucieczka od rzeczywistości. Nie ma sprzeczności między życiem szczęśliwym, a życiem, które pamięta o swoim kresie. Życie, w którym pamiętamy o swoim kresie, nie musi, innymi słowy, być życiem nieszczęśliwym. Spróbujmy usłyszeć dzisiaj jedyną, bardzo ważną informację o sobie samych. Mam kres, mam koniec własnego życia. Moje istnienie się kiedyś skończy. Jeżeli zawczasu pozwolę przemówić do siebie temu komunikatowi, tej informacji, jestem w stanie pozbierać swoje życie, jak w żadnym innym wypadku. Wszystkie religie świata znają tą metodę. Chcesz mądrze żyć? Pamiętaj o śmierci. Chcesz mądrze przeżyć swoje życie? Chcesz nadać swojemu życiu wymiar wieczności? Pamiętaj o swojej śmierci. Jeżeli uciekniesz od tej pamięci, nie uciekniesz od swojego kresu. Ty możesz zapomnieć o swoim kresie, ale twój kres nie zapomni o tobie.